Siemacie ludziska jest tymi. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 2009, czyli landusza Simulator 2009. Taka ciekawostka na początek, prawdopodobnie zaczyna się u nas tutaj burza. Teraz patrzyłem sobie na monitor burz. Oczywiście nie tu w farmingu, tylko na żywo. Patrzyłem sobie tutaj na monitor burz i pokazuje mi tutaj zaraz obok mojej miejscowości burza. I tak mi się właśnie wydawało, że zagrzmiało. Ale zobaczymy, jak się to rozwinie. Nieważne, wracając. Yy, mamy oczywiście farming 9. Pamiętacie, w ostatnim odcinku pomagaliśmy sąsiadowi w żniwach. W tym odcinku poczyniłem sobie małe zakupy. Tutaj za naszymi plecami stoi zakup numer jeden. Oczywiście z tym sąsiadem sobie żeśmy tutaj pogarniali. Jeszcze zakupów będzie ciąg dalszy, ale to już w kolejnych odcinkach. Przejdźmy sobie do zakupu numer jeden. Jest to prasa. Zakupiłem sobie od niego prasę. Fendt 1290S, jak widzicie, oryginalna prasa w podstawce z farminga dziewiątki On sobie ją używał, chwalił ją, stwierdził, że dobra, nie będziemy się już bawić sprzedamy. Jeżeli mi nie wyjdzie, to co mi nie wyjdzie, to mówił, że a to najwyżej sobie ją sprzedasz i spoko. Dobra, więc tak podjedziemy sobie tutaj kawałeczek dalej, jak widzicie. I jeszcze pójdziemy sobie do, do tego sąsiada. Tam stoi mój ciągnik z drugim nabytkiem którego sobie zakupimy i będziemy sobie działać? Oczywiście z... zaczniemy sobie prasowanko. Tylko najpierw tutaj o, odstawimy sobie. Ok, Git. Musimy się przejść. Kawałek mamy niestety piechtaka. Z tego powodu, że nie mamy nic do przemieszczania się, że tak powiem. A ja ciągnik już sobie tam zostawiłem. Pojechaliśmy na dwa ciągniki z sąsiadem. On już tam zaczyna, że tak powiem, działania, bo on się przeprowadza on już sobie tam pojechał po prostu że tak powiem do tego swojego nowego domu myśmy zostawili tutaj Ursuska oczywiście 14 11 jak widzicie już wyłania się nam znana wam, znana wam przyczepa którą użytkowaliśmy że tak powiem do, do żniw kupiłem sobie tą przyczepę i tutaj jeszcze ma nam ciągnik jeszcze stoi będziemy ciągnik sobie jeszcze od niego kupować Mm, ale to już w kolejnych odcinkach. Wow, ale nam rzuca. O matku moja, co tu się dzieje? Jaka tutaj? Kurde, co jest grane? No widzicie, to jest Farming 9 właśnie. sobie człowiek coś zostawi. W niektórych miejscach i robi mi tu takie problemy. Mamy rodeo. Jej! Kurde, nie wiem co jest grane. Dobra, udało się czasem trzeba tak robić po prostu bo lubi nas nie wypuścić po prostu ten mo, mody tak właśnie działają generalnie że lubią nas czasem nie wypuścić po prostu z miejsca w którym się zaparkowało więc trzeba działać no ale nieważne przyczepę mamy po prostu już na swój użytek że tak powiem Przyda się nam ta przyczepa z tego powodu, że nie będę musiał, kurde, jak pojadę w pole kosić, nie będę musiał po prostu dwóch jeździć cały czas, że tak powiem, i bawić się tutaj z ustawianiem. znaczy z ustawianiem, no z takim częstym, właśnie na ten, tylko po prostu będę mógł sobie od razu. Na dwie przyczepy sypać i będzie spoko luz. Także ekstra tutaj tam dodatkowy nabyteczek. No ta prasa też się nam tutaj przyda. Powiem Wam szczerze, że jeżeli będzie wszystko ok będzie wszystko fajnie, dobrze to pójdzie, to powiem Wam szczerze, że nawet może pójdziemy w koszenie trawy. Zrobimy sobie trawę. Jeżeli to będzie fajnie jakoś, kurde, tutaj grało, nie będzie tego problemu. Także będzie dodatkowa nowość do farminga. Tutaj dziewiątki pójdziemy też w trawę. No ale na razie póki co niestety. Nie możemy nic, nie mogę nic obiecywać, zobaczymy jak się to uda. Dobra, więc wsiadamy sobie w prasę i będziemy sobie startować tutaj do prasowania. Jak pamiętacie, tam tego trochę jest. Także na dwa odcinki do złożenia to będzie, no bo postaram się to poza odcinkiem ze dwa odcinki zrobić. No ale mówię, na razie wyprasujemy, potem pewnie zrobimy sobie, <laughs> posiejemy sobie to wszystko i wtedy dopiero będziemy. Albo jeden odcinek ze zwożenia, resztę kurde z siewu i kolejny odcinek ze zwożenia, no i tak to i potem opryski i ten, tak to pewnie się klaruje tutaj w tych odcineczkach moich, A pewnie w jednym odcinku nie skończę tego prasowania, bo tu tego trochę jest, także, o, zagrzmiało po raz drugi, także tak, to jest burza, dobra. Więc tak, te ładne, to mówiłem, że to brzycze zostawia, a te ładniejsze po prostu tutaj e, wykoś, weźmiemy wy, wyprasujemy, że tak powiem. Dobra, odpalamy sobie prasę. Odpaliła się, czy się nie odpaliła? Muszę sobie przypomnieć, jak się to tu odpalało. O, jest B, włącz prasę. Dobra, prasa się nam tutaj włączyła. Aha, to jest opuszczanie tego, źle. Dobra, zobaczymy, czy prasuje. O, prasuje, dobra. Więc jest git. Więc tak to prasowanie będzie wyglądało dzisiaj. Mówię, nie będę prasował tego po prostu eee, muszę sobie jakoś tu fajnie kamerę ustawić, żeby to fajnie wyglądało. O, dobra. Nie będę prasował po prostu tego hmm, tego tutaj gorszego. Tylko to, to lepsze po prostu, żeby to fajnie wyglądało. Kurde, to ewentualnie się z. Tutaj mówię jeszcze, jeżeli dobrze to się wszystko uda, to porozmawiamy sobie z sąsiadem na temat tego pola i będziemy mieli kolejne pole po prostu na na kupno, że tak powiem. I będzie do wy. Co jest? A czemu ono prasuje i nie pokazuje tych? What the fuck? Co jest grane? Nie pokazuje nam w ogóle, kurde, ty, Kostek, co jest what the fuck? Nie wiem, co tu się od John Pauliło. Kostek mi w ogóle nie pokazuje, ty. To jakby pracuje, a bez pracowania. Jest. No i widzicie, i to jest właśnie ten farming, o którym wam mówiłem. Że w ogóle nie pokazuje mi w tym momencie kostek. Ja nie wiem, czy te kostki są faktycznie, czy ich tam nie ma. Więc nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy, czy w farmingu po prostu, chociaż to jest takie spore ułatwienie, trochę. Bo Mogę się pozbyć, kurde, tej słomy. Ale no, z drugiej strony, kurde, do no chciałbym zarobić. A nie, dobra, zaczyna wychodzić. Ok, bo to ja zapomniałem, że to, kurde, musi dopiero ten. Zgupiałem po prostu totalnie. Nie wiedziałem, co jest grane. A to zapomniałem, że to dopiero, kurde, wychodzi po prostu pojedynczo. Git, wszystko jest ok, czyli jakoś nadmiernie dużo tych kostek tutaj chyba nie będzie. Także fajnie. Już powiem wam że zgłupiałem trochę, ale no, trochę tego prasowania tutaj będzie, także zabawa będzie przednia. Dawno nie prasowałem, powiem wam, w Farmingu 9, bo no, nie lubiłem tego nigdy z tego powodu, że właśnie przez ten, ten bug, który się tam nam tutaj pojawiał. A jak nie, to będę musiał coś skombinować, żeby pozbyć się tych kostek stąd. No zobaczymy, na razie póki co... Działamy sobie tutaj prężnie, żeby udało nam się tutaj wyprasować. Sąsiad jest mi mega wdzięczny, dziękował mi bardzo za tą pomoc. Cieszył się też, że jakoś dobrze się to udało po prostu mm, zakończyć, że tak powiem, nie, bez deszcz, deszczowo, że tak powiem, bez niczego. No zobaczymy na koniec, może tutaj jeszcze się tym zajmę, ale to raczej będę się starał pewnie może to skultywować, jeżeli te... Jeżeli te kostki się uda po prostu tutaj nam ogarnąć, jak widzicie, kostka numer jeden została tutaj. Zebrana. Chociaż zastanawiam się powiem Wam szczerze, jeszcze, czy może nie lepiej, zamiast sąsiadem kolejny ciągnik kupować po prostu, ale nie, to ciągnik i tak muszę kupić, ale powiem wam, że zastanowię się, że może by tutaj jeszcze zainwestował do zbierania po prostu. Przyczepę do zbierania, żebym nie musiał tego zbierać, po prostu yy, tym na tą przyczepę, taką kurde ręcznie, znaczy ręcznie, w sensie yy, no, jak się zapo zapomniałem sobie, turem, o, żebym nie musiał tego turem zbierać, bo pamiętam, zawsze mnie to wkurzało mega, to złożenie spadało mi, to w ogóle tu nie ma czym tego spiąć, w ogóle ani nic, także to mnie zawsze mega wkurzało, irytowało mnie to strasznie, ale. No Zobaczymy, może faktycznie pójdziemy w maszynkę do, 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 do zbierania po prostu kostek. Może w ten sposób. No na razie mówię póki co zwozimy sobie. No robimy sobie prasowanko. a będziemy myśleć po prostu w przyszłości, ale się tutaj nam faktycznie chmurzy coraz bardziej zaraz pójdę na pole, zobaczyć, jak to wygląda, chociaż w sumie muszę sobie ponadgrywać, bo mamy godzinę drugą w ogóle. Że ona kończy o 4.00, także będę musiał się brać za obiad, żeby po prostu, e, żona przyjechała i była, że tak powiem, zadowolona, że e, będzie miała co, że tak powiem, zjeść. <gry> no, bo to wiadomo, no, zmęczona po pracy, kurde, to zawsze się pożywić, to jest, kurde, podstawa. Dobra, więc tak to wygląda. O, prasowanko fajnie. Miejmy nadzieję, że to się uda po prostu pomyślnie. Bo powiem Wam szczerze, że tak jak z farmingiem 11, tak z farmingiem 9 mam po prostu plany, żeby to po prostu ogrywać. Bo z tego co widzę, Wam się bardzo podoba i farming 9, i farming 15, farming 9, i farming 11 bardzo Wam się podobają, przypada Wam do gustu. Więc jestem z tego powodu mega zadowolony. No i będę się starał to po prostu ciągnąć dalej. W ten sposób to sobie rozwijać. Tylko że, kurde, szkoda, że po prostu. Ale może zrobimy sobie jazdę z tego, bo to. Bo tak powinno to wyglądać fajnie. Jak biorę to pomiędzy, kurde, ciągnik, to powinno to zbierać, że tak powiem. Zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądał ten pokos, po prostu jak. Mm, jak będę sobie w ten sposób jechał. Bo to będzie może ciekawsze nawet z ciągnika niż z. Z, z takiej kamery po prostu z góry. No, zobaczymy, tutaj udało mi się to do, do, dobrze zebrać. Udało się dobrze zebrać, dobra, także nie jest źle. Tutaj sobie zajedziemy. Jedyneczka i lecimy z koksem. O, fajnie. Miejmy nadzieję, że mówię, jakoś to będzie, kurde, jakoś to pójdzie, bo jeżeli się nie uda tego zebrać, to przerąbane. Mówię, te, te kostki tu będą leżeć po wsze czasy. I niestety to pole będę musiał ominąć. <grym> no ale trudno, no. Bywa jak bywa. Robimy test. Mówię, daje szansę. Chociaż może nawet nie pójdzie to dosyć kurde długo, nie będzie tego dużo, bo tam, mówię, tam dalej już koszony był, koszone nie było Lizardem. Więc e, może tych kostek dużo nie będzie, ale zawsze to coś po prostu na zaczątek, na spróbowanie. No, więc tak to wygląda, nie inaczej. O, tu mamy, kurde, wszystkie te fermy wiatrową, te wszystkie. Y, y, mm, zawsze, się, zawsze się kolega ze mnie śmieje, mówię na to: wentylatory. Y, u nas coś takiego właśnie postawili, powiem Wam szczerze, że wczoraj przejeżdżałem i widziałem po prostu jak to wygląda na, na żywo. Jak już to odpalili cały ten, kurdę, ten, ten sprzęcior, to masakra. To jest takie bycze, że to głowa mała w ogóle. Ten. No. Nie pamiętam jak się nazywa. Nieważne w każdym bądź razie, że ten wentylator, jak się obraca, kurde, to masakra normalnie. Robi to piorunujące wrażenie po prostu. A kurde, jak to będzie się obracało, to w, u nas w, tam wesołej coś takiego chudno wesoła coś takiego właśnie tam zrobili, postawili nam. No i generalnie, no mówię, no robi to bardzo piorunujące wrażenie, mm, więc może kurde, w którymś czas po prostu nawet vloga zrobię z tego, że podjadę tam, pokazać jak to wygląda. Tylko, że tak jak oni to już skończą, bo tam jeszcze pełno tych samochodów, tego wszystkiego, albo jak nikogo nie będzie, żeby to po prostu było widać. E Jakie to jest bydlackie, że tak powiem. O, jak będę gdzieś przejeżdżał w międzyczasie, czy może specjalnie się wybiorę w któryś czas. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie póki co jakoś też nie chcę obiecywać, bo żeby potem nie zrobił z... No żebym nie obiecywał, a i tego potem nie zrobił, więc na razie nie obiecuję, ale powiem Wam szczerze, że to jest generalnie pomysł na vloga. O, co powiecie. Może, może faktycznie wybiorę się tam za jakiś czas i to po prostu nagram, pokażę, bo tutaj to, to za szybko się to obraca. To, kurde, to się tak nie obraca szybko. Tam to, to generalnie i bardzo wolno. Może w zależności od wiatru. Widzicie, to tu wszystkie to są te, te właśnie te wentylatory, jak ja to mówię. One się obracają tak samo, bo mówię, no to chyba zależy od prędkości wiatru, no ale ten wiatr raczej chyba tego tak nie rozpędza, bo to ja widziałem jak się raz co puścił, bo tam są takie specjalne, jakby to powiedzieć, jakby hamulce coś takiego specjalnie, to co hamuje, jeżeli jest silny wiatr, to to się to oni to wyłączają, czy jakoś tak, bo widziałem to, widziałem jak raz strzeliły te hamulce i to się rozpędziło do takiej prędkości, że po prostu Spróbuję jeszcze tu przejechać ten, może jeden, ten, bo to dosyć widzę, wygląda, że po prostu e, to cały ten się rozpadł. Ten wentylator, wentylator razem z tą, nie wiem, jakby to nazwać, nie szczycą tylko no z tym słupem całym, co to kurde, trzyma, trzyma to w jednej całości, bo rozpadło się to całe, kurde, i nieciekawie to wyglądało, powiem Wam szczerze. Jak się to rozpada? O, widzę, że nam tu kurde zbiera. To może i faktycznie się uda te kurde niedobitki zebrać. Bo widzę, że to dosyć konkretnie zbiera. Jak podjeżdżam, tak. O, widzicie. O, o jeszcze przyszedł mi tu jakiś SMS. Heh. Czekajcie, czekajcie, stój. bo się rozpędziłem. Popatrzyłem sobie na telefon. A ten, to przyszło z Circle K z, z stacji benzynowej, że brakuje nam Ciebie, coś tam, coś tam. <laughs> tak, tak. Przysyłacie takie smsy, bo kurde, bo nie, nie tankuje na Circle K, rzadko się zdarza. Generalnie z pracy my tu mamy dwie takie stacje benzynowe, które szef prosił, żeby tam tankować, a nie nigdzie indziej. No wiadomo, że od czasu do czasu jak się zdarzy, że gdzieś mi paliwa braknie, no to... To się staram tankować gdzie tego, ale staram się właśnie, żeby mi paliwa nie brakowało. No i tankujemy na dwóch stacjach, bo tam dają generalnie na wużetkę, no nie, z tego powodu, żeby kurde zrobić jedną fakturę zbiorczą, bo z tego co mi wiadomo, że za każdą fakturę trzeba kurde zapłacić jakieś tam kwotę, więc tu się starają raczej jedną fakturę po prostu jakąś zbiorczą fakturę wystawiać i po prostu żebyśmy tankowali na tych dwóch stacjach no mówię no w dwóch miejscach to jest jedna jest w Dynowie druga jest w Brzozowie także w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek przejeżdżam zawsze przez Brzozów także mam a w piątek przejeżdżam przez Dynów więc nie ma tu żadnego problemu po prostu z, z tym tankowaniem tak no i ekstra mówię no idzie to dosyć Fajnie nam tutaj ta prasa działa. Na razie sąsiad twierdził, że nie, ma żadnym, nie miał tam żadnych problemów z tą prasą, więc no zobaczymy, jak ona nam będzie działać. O ile po prostu będziemy dalej się bawić, to prasowanie, jeżeli wszystko tutaj zagra jak trzeba, to będziemy mieli kurde fajne, fajne urządzenie, bo ja tutaj sąsiadowi ufam, wiem, że on by mi tu jakiegoś figla, że tak powiem, nie zrobił, nie sprzedałby mi jakieś prasy, kurde, takiej głupiej, jakiejś psującej się. Bo i po co, bo wolałby, kurde, puścić komuś nieznajomemu po prostu, żeby mieć wywalone jaja. Chociaż z drugiej strony on się stąd wyprowadza, także też będzie miał wywalone jaja, no ale wiadomo, no, znajomemu, kurde, sprzedać, kurde, jakiś sprzęt, który się psuje, to lepiej puścić osobie, która po prostu, no. no której się nie zna, o na takiej zasadzie, nie? Chociaż to jest trochę hamstwo, ale. Jak już by miał człowiek wybierać, to lepiej wybrać w taki sposób, niż osobie, którą się zna, prawda? No, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało, mówię, kurde. Miejmy nadzieję, że tutaj pójdzie to jakoś z tym prasowaniem, że się uda, kurde, że, że... sprzedamy to, do, do, że tak powiem, pójdzie nam na stodółkę i nie, nie wrócą mi te kostki, bo to naprawdę to, jest, to była moja zmora zawsze. Chociaż na początku wszystko fajnie działało, zawsze nie było problemu, a po dopiero później się zaczęły takie sytuacje dziać, także trudno mi powiedzieć, dlaczego, czym to było spowodowane. Ale jak widzę, chyba zrobimy dwa ostatnie tutaj pokosy, i to będzie chyba na tyle z prasowania. Tutaj jeszcze raz przejedziemy, bo żeby też ten odcinek długo znam tutaj, nie trwał. Wiecie o co chodzi, żeby was tutaj nie zanudzać. A jeszcze muszę coś, nagrać jeszcze parę odcinków, żeby mieć po prostu na jakiś tam dłuższy czas. Może zrobimy sobie jeszcze jeden odcinek z prasowania, ale to będzie na jakiś późniejszy po prostu termin. No zobaczymy. W każdym bądź razie, że chcę sobie tutaj to skończyć prasowanko, żeby zrobić sobie jeszcze jeden przejazd. I zakończyć tutaj odcinek dla Was. No. Także pójdę sobie zaraz jeszcze na pole zobaczyć, jak to wygląda. Bo, żeby się jeszcze nie okazało, jak burza faktycznie przyjdzie, żeby nie, nie brakło mi tutaj prądu. Chociaż laptop ma sprawną baterię i raczej nie wyłączy mi się tak zaraz. Ale mimo wszystko, żeby mi go kurde nie spaliło podczas, podczas burzy. Niby tak? zaglądam tutaj, no coraz ciemniej się robi, ale jeszcze nie widzę, żeby tu były jakieś zaczątki burzy po prostu. Chyba, że z drugiej strony domu jest kurde, czarno i ja tego tutaj po prostu nie widzę, bo okno mam od strony drogi, a najczęściej burza, jak przychodzi, to przychodzi właśnie od strony kuchni tam, od strony brzozowa, bo tutaj patrząc właśnie od strony pokoju, patrzę jakby w stronę bardziej jakby to powiedzieć. No w stronę przemyśla jestem ustawiony po prostu w ten sposób, a jak patrzę w stronę w kuchni, patrząc w stronę okna, patrzę w stronę brzozowa więc tak to wygląda dobra tutaj sobie mówię przejedziemy już do samego końca zostawimy sobie tą prasę tutaj na na polu i będziemy sobie kończyć ten odcinek Oto. ciach, dobra tutaj jeszcze żeby to zebrać, żeby to było po prostu hmm. żeby to dobrze było ok, git wyłączymy prasę Prasa jest wyłączona, więc jest git, jak widzicie. Tak wygląda prasa po zakończonej pracy. Mamy tutaj jeszcze kostki, które nam tutaj nie wypadły, no ale trudno. Zaraz wypadną na w kolejnym odcinku. Także dzięki wielkie za obejrzenie. Zapraszam oczywiście do kolejnych mojej produkcji. No i cóż, trzymajcie się ciepłutko i do następnego. Cześć!